Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Witam Państwa, witam naszego gościa. Od razu żałuję, że szkoda, że poza studiem Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, Europejscy Demokraci, Konserwatyści Marka Biernackiego, Centryści Ireneusza Rasia, no i rzecz jasna Szymon Hołownia, ale bez Platformy Obywatelskiej. Witam pana posła. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam pana redaktora, ja też bardzo żałuję, ale myślę, że jeszcze w tym tygodniu się spotkamy. Panie pośle, pożyjemy, zobaczymy, jak to mówią co niektórzy. Według pana ten sondaż, który zamieściła Gazeta Wyborcza, on jest sondażem, czy on jest bardziej szantażem, a być może jeszcze i sabotażem? To tak wygląda na taki szantaż, delikatnie mówiąc, i widać to w mediach, że taki nacisk jakiś jest tworzony dziwny, jedna lista albo koniec świata. No nie, są inne możliwości. I dobrze, że sprawdzono te możliwości, bo kolejny sondaż, który pokazał się, mówi, że Polskie Stronnictwo Ludowe z Szymonem Hołownią może uzyskać w granicach 15%. To już jest bardzo przyzwoity wynik. To jest trzecia siła, która może znacząco decydować o scenie politycznej. No nie można wymuszać i nie można takiego szantażu wprowadzać. Jeżeli chcemy uzyskać dobry wynik, jeżeli chcemy wygrać te wybory, a każdy by chciał, żeby wybory były wygrane i żeby zmienić rządzących w Polsce, no to należy na spokojnie podchodzić i z rozsądkiem i wczytywać się w nastroje społeczne. Pójście na jednej liście, to co proponuje Donald Tusk, od prawa do lewa, od skrajnej prawicy do skrajnej lewicy, daje gorszy wynik niż ten, który byłby przy dwóch listach. Ale słuchałem wypowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamysza i dla niego taka wspólna lista to właściwie strzał w dziesiątkę, bo on ma znane nazwiska. Wsadza tych nazwisk, dajmy na to 60, i 60 posłów gotów wprowadzić do Sejmu. Ja bym tą ilości posłów nie decydował, ale to w granicach 70 posłów byłoby z tej listy. To już jest znaczący wynik. Tak, Polskie Stronnictwo Ludowe ma dobre twarze znanych już od lat działaczy. Natomiast nie dyskredytowałbym tutaj też Szymona Hołowni. No, to jest młode ugrupowanie, młoda partia, ale myślę, że też tam znajdą się posłowie, znajdą się kandydaci, którzy uzyskają dobre wyniki, mają szansę wejścia do parlamentu. Zobaczymy, co przyniesie najbliższy czas. Trzeba pracować. Z Szymonem Hołownią wielu sprawach zgadzamy się. Programowo to zostało w jakiś sposób uzgodnione już, natomiast jeszcze szczegóły by trzeba dopracować. Natomiast to nie jest tak, że my się we wszystkim zgadzamy, bo różne podejścia, różne poglądy mamy, ale tak to jest na scenie politycznej. Gdyby wszyscy ze wszystkimi się zgadzali, to by jedna partia była. System dwupartyjny, jak to jest w wielu krajach też. Polskie Stronnictwo Ludowe ma program, z którym idziemy. Program w zasadzie, który jest powielany przez inne partie również, bo ja dzisiaj słyszę, że Platforma Obywatelska podjęła temat budownictwa mieszkaniowego, licytują się z nami, myśmy powiedzieli o... Wy mówicie 1,5% i 100 tysięcy wkładu, natomiast Platforma mówi 0% kredytu. Zero. No to taka dosyć 0%. Ciekawa wymiana zdań była między Marcinem Kierwińskim z Platformy Obywatelskiej, a Markiem Sawickim z notabene od was z PSL-u. Nie w tym rzecz, panie pośle. Ja pana chcę zapytać tak. Czy pan się nie niepokoi, patrząc na to, co się w tej chwili dzieje w polityce i po tych umizgach, powiedzmy, po tych namowach, po tym, jeżeli nie pomogą groźby, czy tam prośby, to prośbami, a jak nie prośbami, to groźbami. Czy pan się nie obawia, że później na przykład, gdyby wam się udało rzeczywiście te wybory wygrać, że podobne sytuacje, podobne konflikty będą jeszcze bardziej nawarstwione? To znaczy, myśmy przez poprzednie dwie kadencje współrządząc jakoś potrafili się dogadać. No ale jak? W kampanii wyborczej. Ale czy pan jest dumny? Ale panie redaktorze, bo w kampanii wyborczej jest tak, że każde ugrupowanie, szczególnie to widać po Platformie, próbuje wyeksponować pewne rzeczy,
których później nie da się zrealizować, bo trzeba z czegoś będzie ustąpić. I trzeba mieć tą świadomość, że jeżeli w ugrupowaniach, które będą tworzyć przyszłą koalicję, nie będzie chęci dogadywania się, to koalicja nie powstanie. Więc tutaj musi być pełna świadomość. Dlatego lepiej jest, czy oficjalnie, czy gdzieś po cichu dogadać się. To ja ten wariant rozważę, bo jego nikt w ogóle jeszcze dotychczas nie rozważał, to my będziemy, panie pośle, prekursorami. No i co by było w sytuacji, gdyby rzeczywiście PiS wygrało, ale nie było w stanie stworzyć samorządu? Nikt nie chciałby z PiS-em, powiedzmy teoretycznie, tworzyć koalicji, a wam z kolei też byłoby za mało do stworzenia tej koalicji rządzącej. I co wówczas? Kolejne wybory? No to są jakieś rozważania. Kolejne wybory to jest trzeci etap, bo tam jest trzy etapy, jeżeli chodzi o tworzenie rządu. Prezydent ma ostatnie zdanie. No powtarzanie wyborów po wyborach pół roku, bo to by jakieś pół roku musiało minąć. Rząd by dotychczasowy rządził, więc to też by była niezdrowa sytuacja. No nie, ja nie przewiduję takiej sytuacji, bo to jest no, patowa sytuacja i bardzo szkodliwa. Bardzo szkodliwa w tej chwili, kiedy wszyscy nastawili się, że ten rząd po dwóch kadencjach powinien odejść, więc takie później jeszcze przeciąganie na pół roku, okaże się, że wybory byłyby dalej z wyborami samorządowymi. No. Bo to nie jest tak, że za miesiąc robi się wybory, bo te procedury trwają. Są jasno określone, to prawda. Tam jeszcze w międzyczasie jest kwestia budżetu też, która też rządzi się własnymi procedurami. No, także tych procedur trochę jest. Sytuacja byłaby dramatyczna. A gdyby wam przyszło tworzyć koalicję jeszcze do tych partii, które powiedzmy mają dzisiaj zaproszenie i dziwię się na przykład, że do tej pory nikt na wspólną listę nie chce zaprosić Konfederacji. Niby dlaczego nie? No bo Konfederacja tutaj przez ostatnie cztery prawie lata, 3,5 roku, no bardzo ofensywnie zachowywała się, jeżeli chodzi o partie opozycyjne, partie demokratyczne. No ale częściej głosowała z wami, aniżeli z PiS-em. Tak, ale ich poglądy są bardzo skrajne. Ich poglądy są bardzo skrajne i bardzo trudne. Może znalazłby w Konfederacji, może znalazłby dwóch, może trzech posłów, którzy by zagłosowali, którzy mogliby przystąpić do tego bloku demokratycznego. A gdyby było potrzebnych, dajmy na to 15, to co wtedy? Jeżeli ich będzie 15, no to niech tworzą rząd z Prawem i Sprawiedliwością, bo ich poglądy, ich podejście do sytuacji w Polsce, do ich stosunek do Unii Europejskiej, to jest zasadnicza sprawa. Oni są negatywnie ustosunkowani do wspólnoty europejskiej i tutaj nie byłoby tematu, nie byłoby rozmowy. Myślę, że swojego zasadniczego punktu programowego oni nie są w stanie zmienić. A jeżeli by byli? No to by rządzili. To panie redaktorze, bo to jest takie gdybanie. No jest to gdybanie, ale wie pan, panie pośle, każdy sondaż, który jest publikowany, to jest takie gdybanie. Co by było, gdyby... To jest gdybanie, tak. No i teraz załóżmy, no. Tak gdybiąc, okaże się, że za, nie wiem, miesiąc, dwa tygodnie, któraś z sondażowni wypuści sondaż, z którego będzie wynikało, że, nie wiem, Platforma razem z Lewicą idąc wspólnie, nie wiem właśnie, czy z Razem, czy bez Razem, bo Razem za bardzo z Platformą nie chce iść. Ale załóżmy, że nawet sama Lewica bez Razem. Chociaż to mi się trochę nie zgadza. No ale wszystko może jest możliwe w sondażach, tak? Skoro jest niedopracowany sondaż, to można różnego rodzaju warianty zakładać. No i wyjdzie z tego sondażu, że Lewica z Platformą mają 45% poparcia. No i co wtedy? No nie, no to pan żartuje, pan A żartuje, dlaczego panie nie? redaktorze. No to tak pod wieczór, ja wiem, że ciepło dzisiaj było i troszkę rozgrzaliśmy się wszyscy, ale to jest nierealne, to jest nierealne. Natomiast no to pan idzie w wariant Tuska, który mówi, że partie, które nie zaakceptują jego pomysłu, znikną ze sceny politycznej. To też jest no tutaj takie bardzo, bardzo agresywne, bardzo buńczuczne zachowanie. Jeżeli mamy tworzyć przyszły rząd, to nie możemy już zrażać się na etapie początku kampanii wyborczej. Ale już jesteście zrażeni przecież. Ten etap już macie za sobą.
No to etap w polityce jest tak, że o pewnych rzeczach trzeba mówić spokojnie, o pewnych rzeczach trzeba zachować dyplomację. O, powiem tak, trzeba być dyplomatą i wszystkiego nie mówić, o czym się myśli. Ja czasami też za dużo mówię, ale tak jest, że nagle później trzeba się ugryźć w język i co jeżeli pan Tusk będzie musiał ugryźć się w język i powiedzieć, no popełniłem błąd, bo jednak uzyskali dobry wynik. Bo dziwne jest, panie redaktorze, że sondażownie do tej pory dawały nam 7%, 7,5%, 6,5% i nagle ni stąd, ni zowąd Polskie Stronnictwo Ludowe 2% dostaje tyle, co no, jakieś partie, które dopiero od miesiąca funkcjonują na scenie politycznej. To jest niezrozumiałe dla Polaków, dla obywateli, ale to jest takie nakręcanie negatywnych emocji. Nie głosujcie na nich, bo nie mają szansy. To kiedy ogłosicie, to kiedy ogłosicie zawiązanie tej oficjalnej koalicji z Szymonem Hołownią? Tam jeszcze drobne szczegóły pozostały do uzgodnienia, ale wszystko na to wskazuje, że ta koalicja powstanie, bo to by było dobre rozwiązanie, takie rozdrobnienie i dla Szymona Hołowni, i dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, i dla całej strony tej demokratycznej, obozu demokratycznego, byłoby złym rozwiązaniem. Więc to jest ten pierwszy krok, drugi krok został uczyniony. W tej chwili jakieś trzeba uzgodnić jeszcze sprawy związane z kandydatem, tak przynajmniej z naszej strony podchodzimy do tego, z okręgami wyborczymi, bo to jest, jeżeli powstaje koalicja, to pewne zobowiązania też są i trzeba ich przewidzieć w umowie koalicyjnej. To dobrze, że pan o tym mówi. Ja przepraszam, że na koniec o pieniądzach, ale powiedzmy, dżentelmenie tak z dystansem do pieniędzy podchodzą. Gdyby się okazało, że jednak ta jedna wspólna lista by była, czy po dobroci, czy prośbą, czy groźbą, i ona by w jakiś sposób magiczny powstała, to jakby było później z subwencją? Jakby ona została podzielona? Jest proporcjonalnie dzielona. Jeżeli to jest komitet wyborczy, tu nie ma żadnego zagrożenia. Jeżeli do jednej partii dochodzą inne i pod szyldem partyjnym startują, to wtedy cała subwencja przypada partii, a nie pozostałym tym satelitom, które weszły. Natomiast jeżeli to powstaje komitet różnych partii o jakiejś tam nazwie, to wtedy jest proporcjonalny podział i zresztą to się przewiduje w umowie koalicyjnej, jak proporcjonalnie to podzielić. Mieczysław Kaszczak. Na każdego posła są pieniądze przeznaczone, więc to później nie ma problemu. Jeżeli ktoś ma 70 posłów, tak jak to nowe ugrupowanie, to dostaje część. I to jest tak. Jednemu sondażowi wierzę, który daje nam 70 mandatów, a temu, który nam daje, że nie wchodzimy, to już nie za bardzo i nie do końca. Tak to nie, właśnie, no to, proszę to państwa. Jeżeli, panie redaktorze, jeżeli to się pododaje 7,7 i 8 czy 6,8, to tak mniej więcej wychodzi. I sprawa związana z tworzeniem tego, co niby ludzie oczekują i domagają się, daje ten bonus, bonus, który można przyrównać do... To się nazywa, panie pośle, bonus zjednoczeniowy. I właśnie na tym bonusie zjednoczeniowym też Donald Tusk chciał budować jedną listę, której wy w dalszym ciągu nie chcecie. To Donald was zje. Natomiast tutaj akurat jest odwrotnie. Donald działa, ale działa też to zjednoczenie, tak jak pan redaktor powiedział, i to jest ten bonus. Mieczysław Kaszczak, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dziękuję panu, państwu. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Premierzy Polski i Japonii zjednoczonym wsparciem Ukrainy. Mateusz Morawiecki i Fumio Kishida rozmawiali w Warszawie o zagrożeniach dla światowego bezpieczeństwa. Zgodzili się, że Zachód musi nadal przeciwstawiać się Rosji. Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefem rządu Japonii Fumio Kishidą powiedział, że rodzi się nowy porządek światowy i państwa, które podobnie myślą o pokoju, muszą ze sobą współpracować.